Panie pośle, ja chciałem nawiązać do pana wypowiedzi tutaj z początku programu, gdyż powiedział pan, że nie jest pan zwolennikiem zwiększania, mam wrażenie, że wydatkowania jakichś środków na armię. Czy pan uważa, że w aktualnej sytuacji geopolitycznej takie programy, jak chociażby program Wisła, czyli program budowy tarczy antyrakietowej średniego, krótkiego zasięgu, która jest jednocześnie największym kosztem do poniesienia w ramach zakupów zbrojeniowych w najbliższym czasie, one są niepotrzebne? Znaczy ja powiedziałem w tym kontekście, że nie możemy dalej zwiększać nakładów na polską armię. W pewien sposób NATO powinno też partycypować w niektórych kosztach, tym bardziej, że jesteśmy wysunięci na wschód i najdalej wysuniętym krajem NATO, no poza Turcją, która... Słucham? NATO nie ma budżetu, żeby dać. Ale może w ramach, tym bardziej, że największym naszym sojusznikiem w NATO są Stany Zjednoczone, więc one powinny wziąć... Powinny nam kupić zestawy antyrakietowe? Nie, wie pan, ja nie jestem, powiedziałem już wcześniej, znawcą w tej dziedzinie, tylko dla mnie jest nie do pomyślenia, że na armię zwiększamy pieniądze, jest wpisane w budżecie pewna kwota pieniędzy i nawet armia ma problemy, żeby te pieniądze odpowiednio wydać i spożytkować, a na polską oświatę, na naukę, na badania naukowe tych pieniędzy jest zbyt mało. I chodzi mi o proporcje, wie pan, że my musimy stawiać na naukę, na oświatę, na innowacyjność, a nie tylko pompować kolejne miliardy złotych w polską armię. Ale chyba zgodzi się pan z tym, że w tej sytuacji geopolitycznej, która nastała w wyniku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, jednak zwiększanie budżetu na obronność jest zasadne. No, ciężko się z tym nie zgodzić. Tutaj znaczy, najstarsze rzymskie maksymy, prawda, jeżeli chcesz pokoju, to się zbrój, mają po prostu zastosowanie i jakby odtwarzanie rzeczywistości, która była przed tym konfliktem, bo pan się odwołuje do tych poglądów lewicy polskiej, która mówiła, że mała, ograniczona armia tylko na misję, no to było może i miało jakąś słuszność ten argument, ale no, chyba nie w tej rzeczywistości, która jest obecnie. Co do naszej sytuacji geopolitycznej, wiemy jaka ona jest. Wiemy jaka jest też armia Federacji Rosyjskiej, że to jest jedna z większych armii na świecie, więc wie pan, my sami w pewien sposób nie podołamy zwiększaniu, więc kolejne zwiększanie z naszego budżetu tak naprawdę mija się z celem. Musimy te wojska, które mamy, tym bardziej, że nie mamy tak z poboru już w ogóle ludzi, tylko mamy armię tak zwaną zawodową i wychodzi na to proporcjonalnie, że dowódców i tej kadry zarządczej jest więcej niż szeregowych żołnierzy, że tak naprawdę nie ma kto już tego sprzętu obsługiwać. Musimy też kłaść większy nacisk na Narodowe Siły Rezerwy, które tak naprawdę w ogóle nie funkcjonują. I wie pan, trzeba odwrócić tą sytuację. Zaglądamy do internetu. Czy jako ekonomista...